bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Proszę Państwa, w 2014 roku w gminie Mińsk Mazowiecki stwierdzono ogółem 247 przestępstw, z tego 98 przestępstw to przestępstwa kryminalne w 7 kategoriach. 7 kategorii, czyli kradzieże, kradzieże z włamaniem, kradzieże samochodu, przestępczość rozbójnicza, uszkodzenie rzeczy, uszczerbek na zdrowiu, bój i pobicia. Czyli proszę Państwa, właśnie te kategorie jakby najbardziej uciążliwe dla naszych mieszkańców. Policjantom udało się wykryć 163 przestępstwa, z czego czynów zabronionych dopuściło się 142 podejrzanych i 5 nieletnich sprawców czynów karalnych. W porównaniu do 2013 roku stwierdzono 28 przestępstw mniej. W 2014 roku w gminie Mińsk Mazowiecki odnotowano spadek liczby przestępstw kryminalnych. I tak, proszę Państwa, mówiłem, ilości przestępstw stwierdzonych w tych 7 kategoriach, czyli tych najcięższych, o 21 przestępstwa mniej. Przy wykrywalności na poziomie 31,63%. Proszę Państwa, w porównaniu do, tak zawsze w jakiś sposób odnosimy się do tej średniej wykrywalności dla tego garnizonu stołecznego, czyli u nas 31,63, średnia wykrywalność dla garnizonu 19,6%. Jeżeli chodzi o 2014 rok, spadek liczby przestępstw odnotowaliśmy w następujących kategoriach. Kradzieże o 24 kradzieże mniej. Kradzieże samochodu 3 takie przestępstwa mniej, uszczerbek na zdrowiu 1 przestępstwo mniej. Jeżeli chodzi o wzrosty, to proszę Państwa, w kategorii bójki, pobicia 3 przestępstwa więcej, uszkodzenie rzeczy 2 przestępstwa więcej i przestępstwa rozbójnicze również 2 przestępstwa więcej. Zmianie uległa liczba stwierdzonych kradzieży z włamaniem. Proszę Państwa, działania wszystkich policjantów, zarówno mówię o pionie prewencji, jak i pionie kryminalnym, doprowadziły do uzyskania wykrywalności na poziomie 65,99%. Średnia dla komendy stołecznej było to 45,8%. Nieznacznie spadła ta wykrywalność, proszę Państwa, o niecałe 3%. Jednak, co cieszy, w pierwszym kwartale tego roku udało nam się już osiągnąć wykrywalność na poziomie 77%, czyli skoczyliśmy o ponad 10% w górę. I może przejdźmy do wykresu. Widzicie Państwo, jak w kolejnych latach spada ilość przestępstw stwierdzonych, czyli o 21 przestępstwa mniej, w tych oczywiście 7 kategoriach. I proszę Państwa, 36 osób podejrzanych, 3 nieletnich, 31 wykrytych przestępstw z tych 98, co właśnie pozwoliło na osiągnięcie tego współczynnika wykrywalności na poziomie przekraczającym 31%. Następny wykres, proszę Państwa, przygotowaliśmy takie coś, żeby Państwo mogli zobaczyć ilość przestępstw popełnionych na terenie kolejnych gmin. I tak, gmina Mińsk Mazowiecki, 247 przestępstw. Następny slajd, chyba że Państwo jeszcze chcą chwilę, jeszcze okiem. Następny slajd, poproszę Daniel. Przedstawia ilość popełnionych przestępstw w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. I tak w gminie Mińsk Mazowiecki 18 przestępstw popełnionych w 2014 roku na 1000 mieszkańców. I widzicie Państwo, jak to się kształtowało w pozostałych, no, na terenach właściwych dla pozostałych komisariatów. Tak? I przejdziemy, proszę Państwa, do już poszczególnych kategorii. Ja postaram się oczywiście, rozumiem, że większość z Państwa radnych miała możliwość zapoznać się tak, z tym sprawozdaniem. Ja postaram się oczywiście zrobić to w miarę sprawnie, szybko, oczywiście zaznaczając te najważniejsze rzeczy, żeby Państwa po prostu nie zanudzić, a żeby no, po prostu uwypuklić te rzeczy najbardziej istotne, które w najlepszym stopniu obrazują ten poziom bezpieczeństwa. Tak, proszę Państwa, jeżeli chodzi o kradzieże, w 2014 roku znaczny spadek przestępstw, o 24 kradzieże mniej niż w roku 2013, wykrywalność na poziomie 31,71%. Kradzieże dotyczyły przedmiotów takich jak torebki, portfele, dokumenty, komputery, telefony komórkowe oraz artykułów spożywczych i narzędzi budowlanych. Również, proszę Państwa, zdarzyły się kradzieże drzewa, kradzieże, nawet kradzieże kratek, tych studzienek drogowych. Poza tym jakby w kręgu zainteresowania przestępców pozostawały takie rzeczy jak przedmioty, różne właśnie przedmioty metalowe, które głównie były, no,
kradzież w celu jakby później ich odsprzedaży na skupach złomu po prostu. Były to przedmioty, jakby, do których przestępcy nie mieli większego problemu z dostępem. Najczęściej były kradzione z nieogrodzonych, po prostu nieogrodzonych, niezamkniętych działek. Oczywiście na bieżąco prowadziliśmy działalność prasową informacyjną w lokalnych mediach i na stronach internetowych. Pojawiały się komunikaty dotyczące sposobu działania złodziei, zawierające wskazówki, w jaki sposób jakby tak mogą mieszkańcy i państwo się uszczerć przed działaniem tych przestępców. Oczywiście poza tym prowadziliśmy działania prewencyjne, tak, zmierzające do zapobiegania tego rodzaju przestępstwom i działania wykrywcze. I tak na wykresie widzimy ten spadek. O 24 przestępstwa kradzieży mniej w imieniu Miss Mazowieckiej w 2014 roku w odniesieniu do roku 2013. Następna kategoria kradzieży z łamaniem. No jest to dosyć poważne przestępstwo. U nas traktowane jako jedno z priorytetowych. Proszę Państwa, włamywano się przede wszystkim do pomieszczeń gospodarczych, garaży, domków letniskowych, do zbiorników z paliwem, samochodów ciężarowych. Odnotowano też kilka włamań do mieszkań i domów. To są jakby te najpoważniejsze takie włamania. Odnotowano jedno włamanie do lokalu, z którego sprawdziono maszynę drugiego osoby. Przedmiotem zainteresowania sprawców były narzędzia i materiał budowany, przewody elektryczne, biżuteria, pieniądze oraz paliwo, a w jednym przypadku, proszę Państwa, nawet ciągnik rolniczy starego typu, tak zwana samoróbka, którą sprawcy skradli ze stodoły. I poprosiłbym wykres, Daniel. Na tym samym poziomie, tak jak w roku 2013 i 2014, i kolejna kategoria kradzież samochodów. Proszę Państwa, no tutaj możemy się pochwalić, od kilku lat rzeczywiście następuje spadek tych samochodów. Też nie jest to duża liczba tych samochodów, które, że tak powiem, ulegają kradzieży. Co cieszy, proszę Państwa, w pierwszym kwartale tego roku też odnotowujemy spadek. Jeżeli chodzi o powiat, mamy tylko 6 skradzionych samochodów. W tamtym roku, w tym okresie już tych samochodów było skradzionych 12. Jeżeli chodzi o gminę, samochody skradzione to dostawczy Peugeot Boxer i Volkswagen LT. To był chyba taki dość wyścig, tak? Niestety, proszę Państwa, ubolewamy nad tym, ale no nie udało nam się wykryć obu tych kradzieży. Ale to nie znaczy, że policjanci w tej kategorii nic nie zrobili. Proszę Państwa, chciałbym tutaj przedstawić realizację policjantów, likwidacja dziupli w Janowie w gminie Mińsk Mazowiecki. I proszę Państwa, w czasie tej realizacji odnaleziono samochód Ford Fiesta skradziony na terenie Niemiec kilka dni wcześniej i części do, proszę Państwa, do kilkudziesięciu pojazdów skradzionych na terenie całej Polski i również za granicą. Sprawa trwa do tej pory. Jest to jedna, znaczy najdłużej prowadzona sprawa, jeżeli chodzi o Komendę Powiatową Policji w Mińsku Mazowieckim. Cały czas policjanci w wyniku tych czynności ustalają części z kolejnych skradzionych pojazdów właśnie na terenie Polski. Jest to naprawdę, jedna z ciekawszych spraw, którą się udało policjantom wykryć w 2014 roku. Poprosiłbym może dalej slajd. Tak jak Państwo widzicie, nie są to duże liczby, 6 w 12, 5 w samochodów w 13, 2 samochody w 14. Proszę Państwa, na pocieszenie w tym roku na terenie gminy nie zginął ani jeden pojazd. Mam nadzieję, że uda nam się taką sytuację zachować do końca roku. Kolejna kategoria, bójki i pobicia. Proszę Państwa, no tutaj niestety w tej kategorii stwierdziliśmy 3 przestępstwa więcej w porównaniu do 2013 roku, ale znowu na pocieszenie odniosę się do tego pierwszego kwartału. W całym powiecie mamy tylko 4 takiego rodzaju zdarzenia i proszę Państwa, jeżeli chodzi o wykrywalność, w tamtym roku w gminę mieliśmy 25%, to teraz jeżeli chodzi o rejon, miasto, gmina, Mińsk i Siennica, 100% wykrywalności, proszę Państwa. Wszystkie 4 te bójki i pobicia miały miejsce na tym właśnie terenie i wszystkie te przestępstwa udało nam się wykryć, zatrzymać sprawców i przedstawić ich zarzutom. Kolejna kategoria, uszkodzenie rzeczy. Proszę Państwa, również wzrost nieznaczny, o dwa przestępstwa w tej kategorii więcej. Wykrywalność na poziomie 45,45%. I proszę Państwa, no są to uszkodzenia przeważnie pojazdów, tak jak analizowaliśmy uszkodzenia pojazdów,
ale proszę Państwa, co również cieszy, ten pierwszy kwartał tego roku odnotowujemy spadek w tej kategorii i wzrost wychowalności aż do poziomu 55%. Kolejna kategoria, na którą zwracamy dużą uwagę, uszczerbek na zdrowiu, proszę Państwa. No, w gminie Mis Mazowieckiej w 2014 roku odnotowaliśmy spadek w porównaniu do 2013, jedno przestępstwo stwierdzone mniej, bardzo wysoka wykrywalność na poziomie 75%, w tym roku wykrywalność za pierwszy kwartał 81%. Przestępczość rozbójnicza, proszę Państwa, czyli tak naprawdę oprócz zabójstwa, tak, i jeżeli chodzi jeszcze o kategorię zgwałcenia, myślę, że najbardziej dotkliwa dla osoby pokrzywdzonej, czyli w tamtym roku trzy takiego rodzaju przestępstwa na terenie gminy Mis Mazowiecki. Wykrywalność na poziomie 66,67%. W tym roku pierwszy kwartał to jest wykrywalność na poziomie 70%. Proszę Państwa, nieznaczny wzrost bodajże o dwa tego rodzaju, jeżeli chodzi o skalę całego powiatu, przestępstwa więcej, ale tak jak mówię, wzrost wykrywalności. Kolejna kategoria, proszę Państwa, przestępczość narkotykowa. I tutaj chciałbym od razu zaznaczyć jakby odmienne spojrzenie na tę kategorię. Mamy takie dwie kategorie, czyli przestępczość narkotykową i przestępczość gospodarczą, gdzie trochę inaczej analizuje się te dane, czyli wzrost dynamiki, czyli większa ilość przestępstw stwierdzonych i wszczętych postępowań świadczy tylko i wyłącznie o lepszym działaniu policji. No, w tych wcześniejszych kategoriach jakby nasze działania rozpoczynają się od zawiadomienia osoby pokrzywdzonej. Tak? Tutaj nikt nas nie zawiadamia przeważnie, znaczy nie przeważnie, tylko tak jest. To są działania podjęte z naszych informacji, czyli dowiadujemy się, że ktoś na przykład wprowadza narkotyki, ktoś posiada, ktoś je udostępnia, ktoś uprawia. I to są działania inicjowane przez policjantów. Jakby większa ilość tych przestępstw stwierdzonych świadczy tylko i wyłącznie o tym, że policjanci coraz lepiej działają w tym zakresie. I tak, proszę Państwa, w 2014 roku wykryto 9 przestępstw, udało się wykryć 9 przestępstw, wykrywalność na poziomie 90%. W całym powiecie miskim stwierdzono dla porównania 127 przestępstw narkotykowych. Proszę Państwa, przestępstwa narkotykowe stwierdzone w gminie Mińsk Mazowiecki dotyczyły wprowadzania do obrotu środków odurzających jedno przestępstwo, udzielania, czyli częstowania narkotykami jedno przestępstwo, udzielania narkotyków w celu ich sprzedaży małoletnim dwa przestępstwa i posiadanie narkotyków wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii cztery przestępstwa, nielegalne uprawy, dwie takie udało nam się zlikwidować, nielegalne uprawy na terenie Mis Mazowieckich. Nie były to duże uprawy, ale mimo wszystko zaliczają się do tej kategorii. W następnej kolejności przejdziemy już do działalności prewencyjnej. Policjanci przeprowadzili w gminie Mis Mazowieckich 1858 interwencji w 2014 roku. Działalność prewencyjna oczywiście, no, jak sama nazwa wskazuje, skierowana na zapobieganie, prowadzenie skutecznych interwencji w przypadku ujawnienia zachowań naruszających porządek prawny. I proszę Państwa, przy okazji tej kategorii bardzo istotna rzecz, na którą zwracamy uwagę, na którą zwracają uwagę nasi przełożeni, mówię tu o komendancie stołecznym, jak i głównym, czyli czas reakcji, proszę Państwa, czas reakcji na zdarzenie, czyli czas, który upłynie od momentu, kiedy uzyskujemy informację o danym zdarzeniu, do momentu pojawienia się patrolu i podjęcia interwencji. Proszę Państwa, jest to tyle istotne przy tych przestępstwach przeciwko zdrowiu i życia, kiedy każda sekunda jakby tak ma istotne znaczenie. W 2014 roku ten średni czas reakcji to 9 minut 42 sekundy. Udało nam się go poprawić o 3 minuty 57 sekund. I proszę Państwa, w tym roku, jeżeli chodzi o czas średni w powiecie, bo jeżeli chodzi o gminę, nie przygotowałem takich danych, to 8 minut 57 sekund. Schodzimy cały czas jakby z tego średniego czasu. Problem jest jakby na terenie tym wiejskim, gdzie jakby ilość patroli na danym terenie oraz przestrzeń, jaką obejmuje po prostu obszar, na jakim patrole działają, no musielibyśmy mieć jakieś rakiety po prostu, tak, żeby od razu się znaleźć w tym danym miejscu, ale mimo wszystko robimy wszystko, żeby ten czas był jak najkrótszy i ci policjanci znaleźli się na tym miejscu jak najszybciej. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o teren Komendy Powiatowej Policji Mińsko-Mazowieckiej, miasto i gmina Mińsk oraz Sienica, w 6229 policjantów skierowanych do służby w 2014 roku, to jest o 794 policjantów więcej niż w
2014 roku, 2013 roku. I proszę Państwa, to jest taka realizacja polityki, żeby tych policjantów jak najwięcej było właśnie na, tak przysłowiowo, jak my to mówimy, na ulicy po prostu, tak? Czyli ta działalność prewencyjna poprzez samą obecność policjantów w terenie. I proszę Państwa, kolejny temat, czyli działalność naszych dzielnicowych. Poprosiłem, żeby byli z nami dzisiaj obecni. Również, gdyby się pojawiły ewentualne jakieś pytania do nich. Także proszę Państwa, jeżeli chodzi o część północno-wschodnią gminy Mis Mazowiecki, to odpowiedzialny za tą część jest sierżant sztabowy Kamil Kaliński. Prosiłbym, Kamil, pokaż się jeszcze raz. Telefon do Kamila łatwo zapamiętać. 600-997-007. Jeżeli chodzi o część południowo-zachodnią gminy, to odpowiedzialny za tą część jest starszy sierżant Wiesław Sałata. Dziękuję. Telefon do sierżanta również łatwy. 600-997-008, proszę Państwa. No i oczywiście kierownik rewiru dzielnicowych, starszy aspirant Sebastian Matasek. Telefon 600-997, no i końcówka świadczy właśnie o funkcji 001. Państwa i wyniki, proszę Państwa, a przy tej okazji no muszę jeszcze raz podziękować za Państwa wsparcie, czyli przekazanie środków na dofinansowanie zakupu dwóch radiowozów małolitrazowych i te właśnie radiowozy będą wykorzystywane przez trójkę panów, których Państwo macie przyjemność dzisiaj widzieć. I proszę Państwa, przy tej okazji od razu wyniki, co udało nam się naszym dzielnicowym, oczywiście to nie jest całość ich pracy, ale jakby to w jakiś sposób obrazuje, jaką pracę wykonują. Czyli tak, 631 interwencji przeprowadzonych, 9 sprawców na gorącym uczynku. Chciałem zaznaczyć, że mieliśmy 98 przestępstw, tak? Także 9 sprawców, tych 98 przestępstw zatrzymanych przez naszych dzielnicowych. Doprowadzili 5 osób do sądów, prokuratur, zakładów karnych i innych instytucji. Wylegitymowali 1070 osób. Zorganizowali 21 spotkań ze społeczeństwem i lokalnymi samorządami. To jest też właśnie jedna z rzeczy, na którą kładziemy duży nacisk. Nałożyli 86 mandatów karnych. Oczywiście były to mandaty tylko w takiej sytuacji, gdzie nie można było zakończyć pouczenie. Tak? I było to, często takie słyszymy właśnie informacje, że jakby że wśród mieszkańców, tak? Żeby nie karać, to no, karzemy, kiedy musimy, tak? Kiedy nie musimy, tego nie robimy. Pouczyli 36 osób w związku z ujawnionymi wykroczeniami. I proszę Państwa, kolejna rzecz, działalność Policji w związku z przemocą w rodzinie. Obszar, na który realizujemy jakby priorytety komendanta głównego, stołecznego i nasze. Naprawdę obszar, na który dużą uwagę zwracamy. Jeżeli chodzi o tą kategorię, policjanci podczas prowadzonych interwencji oraz w ramach wykonywanych obowiązków wypełnili 43 formularze niebieskiej karty A, jeżeli chodzi o teren gminy. Odbyło się 102 spotkania grup roboczych i 4 spotkania zespołów interdyscyplinarnych związanych jakby z tą przemocą w rodzinie. I proszę Państwa, krótko, stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Tu sytuacja wygląda, pomimo że jak zobaczymy slajd, pierwsze zdarzenia drogowe, widzimy wzrost o 30, ale proszę Państwa, w tych kategoriach najbardziej jakby dotkliwych, czyli wypadki, ranni i wypadki śmiertelne, co wiadomo, każda ofiara to jakaś tragedia dla rodziny, dla mieszkańców, to w ofiarach śmiertelnych tylko jedna ofiara śmiertelna w porównaniu do 4 w 2013 roku, rannych, osoby ranne mniej. Wypadki, o 6 wypadków mniej. Proszę Państwa, większa liczba kolizji, tak? Ale kolizja, jak sama nazwa, definicja kolizji wskazuje, jest to po prostu zdarzenie, w którym nie ucierpiał żaden z uczestników, tak? Także można powiedzieć, że to cieszy. Jest to, proszę Państwa, też wynikiem realizacji polityki naszych przełożonych, czyli zwiększenia procentowego udziału policjantów w ruchu drogowego do porównania do całości jednostki, czyli jeżeli chodzi o to, to jest teraz przyjęty miernik 10% stanu etatowego danej jednostki, tak? Czyli tych policjantów jest coraz więcej, oni dokonują coraz więcej tych kontroli. Kolejny slajd też pokazuje jakby wyniki ich pracy. Proszę, Daniel. Nietrzeźwi kierujący, nietrzeźwi rowerzyści. I proszę Państwa, odnotowaliśmy spadek zarówno w
ustalonych nietrzeźwych kierujących pojazdami mechanicznymi, jak i nietrzeźwych rowerzystów, ale proszę Państwa, co cieszy? Policjanci wykonują coraz więcej tych badań, czyli poddają badaniom coraz więcej uczestników ruchu drogowego, a jednak ta liczba spada, czyli no, świadczy to o tym, że no, jednak świadomość społeczeństwa jest coraz większa, że nie można wsiadać tak za kółko pod wpływem. Fajne jest również to, że skuteczność tych działań naszych policjantów w Mińsku, jesteśmy jako komenda powiatowa na drugim miejscu, jeżeli chodzi o skuteczność, czyli no, trafnie, że tak powiem, poddają badaniom te osoby w porównaniu ilość wykonanych badań, a ilość ustalonych nietrzeźwych kierujących. Także proszę Państwa, z mojej strony tyle. Jeżeli macie Państwo pytania do mnie, postaram się odpowiedzieć. Jeżeli pytania do kolegów dzielnicowych, również proszę kierować pytania do nich, czy też również pytania do Daniela. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Nie mam pytań, także bardzo dziękujemy za to. Dziękujemy. Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV.